Poznaliśmy próby, czas na zaprezentowanie komisji sędziowskiej. Sędziowie oczywiście zdecydują o kolejnych miejscach, które bardziej zajmą na turnieju, drodzy Państwo, komisji sędziowskiej. Przewodniczy pełniąc obowiązki sędziego głównego, pan Grzegorz Lepra z Kościoła Wielkopolskiego. A towarzyszy się będą w dzisiejszej pracy następujący sędziowie. Pan Nadepa, Kaposzów Wielkopolski. Pan Stanisław Jako, Poznań. I również z Poznania pani Aleksandra Jemińska. Wolesławca przyjechał do nas pan Bernard Krawatowski. Szkoczynów Komisji Sędziowskiej reprezentuje pani Irena Zachód. I oto wrocławski sędzia pani Mariola Szymańska. Z Jedynej Góry przyjechała do nas dziś pani Monika Zamorska. Zielona Góra i pan Marcin Zawiślak. Drodzy Państwo, w komisji dyskutacyjnej pani i pan. Pani Dominika Górska-Łońska z Zielonej Góry. Pan Krzysztof Cydro z Gorzowa Wielkopolskiego. Oprawa muzyczna Eugeniusz Benecie. Grzegorz Szymański, tak ja się nazywam. Życzę Państwu miłego, sympatycznego odbioru, a ja czego ty mam na wzajemność. Wasze prawa są niezwykle ważne i istotne. Czy będą podczas dzisiejszego wieczoru? Drodzy Państwo, pozwólcie, że powitam również twórcę dzisiejszego turnieju, jednego z najważniejszych organizatorów, to dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, pan Andrzej Sobczak. Dziękuję panie proszę. Oczywiście informuję Państwa, że pan Konrad na turnieju pomimo burmistrz Międzyrzecza, pan Tadeusz Dudec. Później oczywiście ma swoich wielu przyjaciół, wielu sponsorów, o tym informowałem Państwa nieco później. Teraz już poproszę o trochę do pary na króciutko tylko opuścimy pakiet i za chwilę rozpoczynamy. Thank you.
Thank you.
bardzo. I pozostałe mamy zapraszam na parkiet stanowicie Sandy, które drugą.
Dziękuję bardzo. I bardzo dobrze, przez chwilę tylko rozproszę pozostałe rady biorące udział w tej rundzie eliminacyjnej. Thank you.
Dziękujemy bardzo. No cóż, trudna to runda niezwykle. Na razie pan ma jeszcze 6 tylko miejsc w finale, zatem trzeba dać z siebie absolutnie wszystko, aby dziś uzyskać awans do najważniejszej rundy. Jest okazja ku temu, aby jeszcze lepiej się zaprezentować. Kolejny taniec półfinałowy. Cza, cza, cza.
jeszcze jeden, tylko tam jest jeszcze jedna tylko szansa finałowa. Mobilizujcie siły przed Hedgehogiem. Przed Hedgehogiem mam nieco wyższą chwilę wypchnienia, bowiem mam komunikat radiowy Sasz. Otóż finał Latyna Amerykański w kategorii 14-15 lat. W klasie C przedstawia się następująco, a z do tej gry uzyskamy bardzo z numerami 2, 4, 5, 7, 8 i 9. 2, 4, 5, 7, 8, 9. To finał kategorii 14-15 lat w klasie C. Tego finału życzę również parą dorosłym w klasy C. No, macie okazję jeszcze spróbować. Fajnie!
Thank you.
gościa Aleksander Barbaraz z Szczecin. I oto miejsce drugie, dla 37, Daniel Kamerzysz. Gratulujemy bardzo serdecznie. Znamy zatem wyniki rywalizacji na klasę C na dzisiejszym turnieju oraz na klasę Oberster standardowym miejscu setapy. 35 Jakub Wojos, Dara Wińska i Dawid Zdrowia. Na miejscu piątym, Dara 34, Bartosz Jokin. Na miejscu drugim para 37 Damian Wojcic i Dominika Pawłowska, Kacja Szczepanowa. I oto już za chwilę ukłonią się zwycięzcy z tego standardowego tańczyli z numerem 54, Patryk Maciej.